Dzień dobry. 私は昨日ウクライナを訪問してウクライナへの変わらぬ連帯を表明してまいりました。ロシアによるウクライナ侵略を一日も早く終わらせ、公正かつ永続的な平和を実現するため、引き続きポーランドと連携をしてまいります。ウクライナ侵略が終わりを見せない中、ポーランドは今なお多くの女性や子どもたちを中心としたウクライナ避難民を受け入れていらっしゃいます。私は女性平和安全保障、いわゆる WPS を主要外交の政策の一つとして推進していますが、ポーランドがウクライナ支援のハブとして、WPS の視点でも大きな役割を果たしておられることに強い関心を持っております。Złożyłem już, pani minister, nasze kondolencje w związku z tragicznym trzęsieniem ziemi na półwyspie Noto oraz w związku z wypadkiem lotniczym, jednocześnie gratulując tak sprawnej ewakuacji, dzięki której tak wiele żyć ludzkich zostało uratowanych. Zapewniam o naszej solidarności z Japonią w tych trudnych chwilach. Wszystkim za przybycie, a naszym gościom życzę miłego pobytu w Warszawie. Do widzenia.